jeżeli dzisiaj znajdziesz okazję, która będzie 20, 30, 40% poniżej rynku, to nawet jak ceny spadną o te 10 czy 15%, jakby coś się naprawdę wysypało, to tak czy owak na tym zarobisz. Nie opłaca się robić za dużo, trzeba zrobić tyle, ile ktoś oczekuje i jest w stanie za to zapłacić. Nie rób innym dobrze, to i tobie źle nie będzie. I ta zasada dotyczy tylko remontu mieszkania. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Daniel Siwiec, inwestor w nieruchomości, który przeprowadził ponad 200 tak zwanych flipów, czyli transakcji szybkiego kupna i sprzedaży mieszkań, oraz zrealizował kilka projektów deweloperskich. Autor 3 książek o nieruchomościach. Ruszajmy. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest nowy odcinek programu Ekspert w Bentleyu, a dzisiaj naszym ekspertem jest Daniel Siwiec. Cześć Wam wszystkim, hej. Będziemy gadać dziś o nieruchomościach. To jest ten człowiek, który... Ty w ogóle skomplikowałeś mi życie, muszę Ci powiedzieć od razu, jak to po polsku zacznę, od narzekania, że oglądałem sobie grzecznie, kulturalnie Twoje Hot 16 Challenge i wszystko mi się podobało, aż do końcówki, kiedy zostałem nominowany przez Ciebie, no i nie dało się za bardzo już z tego uciec. Ktoś musiał. Dokładnie. A że już nikt inny nie chciał przyjąć Twojej nominacji, to wiedziałeś, że ja o to wręcz żebram. Ale dobra, swoją drogą, to jest ciekawe, bo niektóre co bystrzejsze osoby domyśliły się chytrze, że Ty będziesz w tym programie, ponieważ kupiły Twoje książki, które są w wydawnictwie Ekspertia na ekspertia.com.pl w dziale Goście Bentleya. To jest taki tip czasem dla niektórych. Jak chcecie wiedzieć, kto będzie, to tam zerknijcie, co tam są za książki, czy już były odcinki. Książki były przede mną, tak? Tak, wyprzedziły Cię. Jak będą kupować, to w końcu może być wywiad. Ma to sens. Ale dobra, już tak na serio. Pogadajmy o nieruchomościach. Zajmujesz się nimi od lat i w dodatku siedzisz w temacie wielotorowo, można powiedzieć. No bo można z jednej strony powiedzieć ogólnie, bo masz książkę Nowoczesny Inwestor, czyli ogólne inwestycje w nieruchomości, ale one się konkretyzują do flipów i to jest na pewno temat, o którym będę chcieć pogadać, i do deweloperki, a ty te rzeczy w zasadzie wszystkie robisz w pi razy oko jednocześnie. Tak, tak, dokładnie tak. Moim nieruchomościach takie dwa biznesy to są flipy i deweloperka. To moje takie dwa korowe, na których zjadłem zęby i tutaj nie ma pytań bez odpowiedzi. Mhm. No to ja te odpowiedzi zaraz zapytam. Może zacznę właśnie od tego, dlaczego w ogóle deweloperka, skoro, może z drugiej strony, dlaczego nadal flipy, skoro deweloperka? Bo jest taki, przynajmniej dla ludzi początkujących w nieruchomościach, a myślę, że takich jest tutaj większość, to się tak wydaje, że dobra, flipy no to jest takie narobić się po łokcie i w 3 miesiące zarobić trochę pieniędzy, no i dążyć do tego, żeby móc kiedyś zostać deweloperem i wtedy robić grube rzeczy. Tylko to. Tak? Tak. Czyli jeżeli pytasz mnie, dlaczego ja dalej robię flipy, skoro potrafię robić deweloperkę i ją dalej robię, ponieważ dalej bardzo dużo pieniędzy zarabiam na flipach. I gdybym zarabiał mało na tych flipach, to bym ich nie robił. Ale jestem w stanie robić około 30 flipów rocznie, także każdy flip to jest 30, 40, 50 czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc jakby można sobie przeliczyć, że to jest na tyle dużo pieniędzy, że dalej mi się to opłaca robić. Mam to zoptymalizowane, bo mam swoich pracowników, którzy w moim imieniu kupują mieszkania za moje pieniądze, na moje nazwisko, na moją firmę, robią remonty i tak naprawdę ja sobie jestem tutaj z Tobą w Katowicach i jedziemy Bentleyem, a moje flipy się remontują, robią, kupują, sprzedają, bo mam już to tyle ogarnięte, bo robię to od 10 lat. No i to jest wizja, która się bardzo wielu ludziom podoba. A może zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle to, skoro szło Ci całkiem nieźle w życiu? W sensie, no byłeś handlowcem i to dobrym. Tak, byłem handlowcem, to była praca marzeń, bo zarabiałem najlepiej z moich kolegów z osiedla. No ale wiedziałem, że chcę czegoś więcej w życiu niż tylko praca, fajny samochód służbowy i jakieś tam małe oszczędności. I wiedziałem, że jakby pracą się nie dorobię takich pieniędzy. Pracą na etacie, bo po prostu patrzyłem na mojego szefa, patrzyłem na mojego dyrektora, prezesa i oni zawsze mieli więcej niż ja, natomiast mieli też szklane sufit, ograniczenia, których ja nie chciałem mieć. Więc ja wiedziałem, że tylko i wyłącznie biznes może mnie zaprowadzić majątkowo do sytuacji, w której jestem niezależny od wszystkiego.
No i dobra, no to teraz o tych flipach chciałem pogadać. Czy teraz jest dobry czas na flipy? Bo zaczyna się, czy zaczął się w zasadzie kryzys, konsekwencje tego wszystkiego, że mieliśmy lockdown, jeszcze nie są znane, ale na pewno jakieś będą. No i bardzo często w kontekście nieruchomości ludzie mówią, że w każdym momencie może teraz się rynek zapaść, a w przypadku flipu to było takie najbardziej złośliwe, no nie? Że dziś kupuję nawet okazję, ale za 2 miesiące, czyli jeszcze zanim sprzedam, to nagle nieruchomości spadają o połowę i kasa w plecy. Jak to oceniasz? Okej, ja oceniam, że jest takie przysłowie, które mówi o tym, że najlepszy czas na kupowanie nieruchomości jest teraz. Niezależnie jaki by on nie był. I wiadomo, że koniunktura jest, raz jest na górze, raz na dole. Natomiast jak ja dzisiaj patrzę na ceny mieszkań, w kontekście tych na przykład 10 czy 20 lat, to dzisiaj mamy ceny nieruchomości, mimo tego, że one urosły na wartości, to są nigdy niedocenione. Bo dzisiaj płacimy za średnią nieruchomość około 100 pensji miesięcznych. A 10 lat temu płaciliśmy 180 pensji. Czyli były prawie w stosunku do naszych wynagrodzeń i tego, co zarabiamy, co mamy na koncie, są te nieruchomości de facto tańsze. Natomiast ludzie tego często nie widzą, bo patrzą na cenę na akcie notarialnym A, która była kiedyś, a widzą dzisiaj, że jest 50% drożej, tak? I każdy mówi, że jest drożyzna, no ale już nie porównują tego, jak drogi jest sklep, czy jak drogie są inne artykuły, które podrożały w tym samym czasie o wiele bardziej. Więc jak ja się zastanawiam, gdzie będą nieruchomości za te 10 lat, to uważam, że będą droższe w kontekście naszych zarobków i w całej Unii Europejskiej mamy dosyć tanie nieruchomości. Ja sam kupuję. Tak, ja kupuję w przyszłym tygodniu kamienicę, gdzie jest tam 15 mieszkań i będę je sobie zostawiał. Więc jakby ja cały czas pokazuję to, że ja inwestuję i te mieszkania sobie zostawiam i nie zamierzam teraz mówić, okej, to teraz się wstrzymuję. Teraz Maciek, jeżeli dzisiaj znajdziesz okazję, która będzie 20, 30, 40% poniżej rynku, to nawet jak ceny spadną o te 10 czy 15%, jakby coś się naprawdę wysypało, to tak czy owak na tym zarobisz, a na pewno nie stracisz. Nawet jeżeli kupujesz dzisiaj za 100%, no to faktycznie cena może lekko spaść, ale długoterminowo ona wyjdzie z powrotem na plus. Więc ja uważam, że każdy biznes niesie ryzyko i każdy biznes jest ryzykowny, ale tutaj to ryzyko jest w stosunku do innych branż no, bardzo niskie. W książce przeczytałem wszystkie trzy. W książce o flipach napisałeś, że zrobiłeś ich ponad 150. No już teraz do 200, tak? Ponad 200. I najmniej zarobiłeś 28 tysięcy na jednym? Tak, tak. Gdzie moje minimum takie socjalne to jest 30, ale no coś poszło nie tak. Tak. Minimum socjalne. Tak. Mi się to. Żeby tutaj politycy nie podsłuchali, bo zrobią pensję minimalną. Tak. Generalnie firma była żałoba, jak się okazało, że wyszło mniej niż 30, tak? Bo generalnie to jest taka święta kwota, której nigdy nie przekraczamy. Bo jeżeli zarobię mniej, to tak naprawdę wszyscy się orobią w mojej firmie, a zysk jest nieadekwatny do zaangażowania całego. No to klasyka klasyków, czyli dobra, bo fliperzy to oni znajdują te okazje, a to tych okazji to w ogóle nie ma, nie wiadomo gdzie one są, to może one są mityczne. Tak, często na przykład ktoś się pyta, no dobra, jak robić te flipy, albo próbuje sobie znaleźć w internecie ogłoszenia, posiedzi dzień, dwa, trzy i mówi, no nie ma tych okazji, tak naprawdę to jest jedno wielkie oszustwo, to się nie dzieje, tak? No bo prawda jest taka, że tych okazji nie ma w internecie. Okazy się tworzy będąc na nieruchomościach, będąc w biznesie, będąc w środku. Nieruchomości mają to do siebie, że pracuje się na nieruchomościach, nie w kapciach, w slipach i przed komputerem. To nie jest deweloperka online'owa, tylko trzeba jeździć na mieszkania, rozmawiać z ludźmi i negocjując, rozwiązując problemy, dzięki temu kupujesz taniej, tak? Bo znajdujesz czyjś problem, znajdujesz rozwiązanie, zaspokajasz jego potrzeby i wtedy ktoś jest skłonny do ustępstw, tak? Ty dajesz mu jedno, on daje ci mieszkanie. Czyli tu wiem, że pisałeś na przykład fajne przykłady, że choćby to, że takie banery, które są wywieszane, to na przykład ja tak kiedyś domyślnie myślałem, że jak ktoś wywiesza baner, to na 1000% to mieszkanie jest też na ogłoszenie. To jest jakby oczywiste, że baner to jest taki dodatek, który pewnie w ogóle nawet nie działa i dla picu ludzie staromodni go w ogóle tam wywieszają, tak. A tymczasem ty mówisz, że wiele okazji można w ten sposób wyhaczyć, rozglądając się. Tak, tak. Czasami jest tak, jak baner jest profesjonalny, typu jest zrobiony graficznie, przez grafika. Baba. No może nie, może aż tak przykuwać z roku nie, ale jeżeli widzimy, że baner jest profesjonalny i jest zrobiony bezpośrednio, to często taka osoba jest profesjonalnym uczestnikiem rynku, czyli jest bardzo świadoma i generalnie ona nie będzie chciała sprzedać tego trochę taniej, tak? Być może jej się nie śpieszy, ale prawda jest taka, że trzeba korzystać z każdej szansy i jak szukasz mieszkań, to dzwonić wszędzie i co któraś okazja, co któraś wizyta, co któraś rozmowa wejdzie po prostu. Jak ktoś szuka tego okazji i myśli sobie, znajdę w internecie, kliknę kup teraz, zaklepię i mam mieszkanie, tak to nie działa. Tak to działa jedno na 50 mieszkań, możesz tak kupić. W zasadzie jak ktoś wystawi taniej i ty kupisz to mieszkanie. To trzeba po prostu, jak widzisz, że jest potencjał,
tego mieszkania, bo jest troszkę tańsze, bo widzisz, że są brzydkie zdjęcia mieszkania do remontu, wtedy jedziesz i rozmawiasz z właścicielem i proponujesz swoje warunki. Mhm. Czyli w sumie można powiedzieć, że w tym kontekście przynajmniej inwestowanie w nieruchomości to jest typowo biznes nieruchomościowy. Akurat jeśli chodzi o flipy, to ja bym nie powiedział, że to jest typowe inwestowanie, tylko to jest bardziej handel, tak jak każdy inny. To są produkty, towary. Kupujesz taniej, sprzedajesz drożej. Po prostu musisz znaleźć źródło kupowania, a źródło rynku po prostu wystawiasz je na najzwyczajniejszy sposób. Więc ja nie powiedziałbym, że to jest takie inwestowanie pasywne, tylko realny biznes, w którym trzeba po prostu pracować i to są duże pieniądze, ale to nie są łatwe pieniądze. To trzeba się naprawdę na zapierdzielać. Mhm. Korzystając z tego, że masz taki flow i tą pasję, to ja bym cię chciał naciągnąć trochę. Na co? Żebrać coś. Dla widzów, żebyśmy tutaj jakiegoś konkursa strzelili, żeby też ludzie się mogli aktywować w komentarzach, aktywizować. Panie, co by pan dał? Słuchajcie, ja jestem, tu rozmawialiśmy z Maćkiem też wcześniej, że mogę wam dać kurs strategii nowoczesnego inwestora, czyli pokazuję, w jaki sposób ja inwestuję pieniądze, w jaki sposób, jak ja podchodzę do tematu pieniędzy, inwestowania i jak ja zarabiam na flipach, deweloperce, czy na jeszcze innych rzeczach. Więc jest taki 3-godzinny kurs online, który jesteśmy w stanie udostępnić, ale musicie coś dla nas zrobić i odpowiedzieć... I nie zapłacić. Ten kurs kosztuje paręset złotych u mnie na stronie. Jeżeli chcecie go otrzymać za darmo, to musicie odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego według was warto inwestować w nieruchomości? Trzy rzeczy. Trzy odpowiedzi, tak? Dlaczego nieruchomości są dobre, jeżeli uważacie, że są dobre, bo każdy może mieć swoje zdanie. I osoba, która odpowie i ta odpowiedź będzie nam się podobała, albo każda, która odpowie prawidłowo na te trzy pytania, albo trzy razy odpowie, to dostanie od nas Maciej i jego zespół, wyślę mój kurs online, żebyście mogli się z tą wiedzą zapoznać. Mhm. Czyli piszecie w komentarzu trzy powody i my wam odpiszemy z informacjami logistycznymi, co dalej, czyli gdzie odebrać bezpłatnie prezent. A tak każdemu? Każdemu tak dajemy, ten, jak pani przytrasz. Nie, dobra. Tak, jak najbardziej dajemy każdemu. Tak. Socjalizm. Nieważne, na kogo głosowaliście, dostaniecie wszyscy. Także kiełbasy poszły. Dobrze. No ale dobrze. Wartościowy materiał, także myślę, że jak najbardziej. Wracamy do flipów. Co to jest zasada 110-3-1? To jest taka zasada, która wdraża inwestorów, którzy chcą wejść w biznes flipowy, która mówi o tym, że musisz obejrzeć 100 mieszkań, żeby kupić pierwsze mieszkanie na flipa, jeżeli jeszcze ich nie kupowałeś, to musisz obejrzeć 100 mieszkań, ale obejrzeć na żywo. Nie przez internet, bo ludzie się pytają, a czy może być przez internet, nie? To będzie tak samo skuteczne jak seks przez internet. Po prostu nie będzie działało. Musisz być na mieszkaniu i obejrzeć. Wtedy dowiadujesz się, kto od kogo co kupił, za ile, która lokalizacja jest dobra, czujesz zapach tej klatki schodowej i widzisz jak to działa, czujesz tam się bezpiecznie albo niebezpiecznie, będziesz widział to, co widzą twoi klienci automatycznie, więc uczysz się, edukujesz. Więc oglądasz 100 mieszkań, z tych 100 mieszkań, które obejrzałeś, składasz 10 ofert, i z tych 10 ofert 3 wchodzi do gry, czyli jakby wchodzisz w negocjacje, czyli masz otwarte negocjacje, i z tych 3, które są w negocjacjach, kupujesz jedno. I to nie jest tak, że kupujesz na każde mieszkanie nowe, 100 mieszkań musisz obejrzeć. Nie, musisz 100 obejrzeć, żeby się wdrożyć w rynek. Oczywiście da się kupić po 10, po 20, ale ryzyko jest o wiele większe. I jakby to jest taka amerykańska zasada, tak? I to ja jej nie wymyśliłem. Natomiast ja tą zasadę trochę zmodelowałem dla swoich absolwentów i mówię o tym, że trzeba składać ofertę za każdym razem. Po pierwsze, jest większa szansa, że ona wejdzie. Po drugie, uczysz się negocjować na własnym przykładzie i jakby zmierzysz się z obiekcjami klienta. Jesteś w stanie go wyczuć, zobaczyć, jaką ma twarz, czy generalnie jest zły, czy generalnie bierze to pod uwagę, bo ludzie różnie negocjują. Więc to jest jedna wielka lekcja. I ja jestem w stanie dać gwarancję komuś, jeżeli ktoś obejrzy w odpowiedni sposób i te 100 mieszkań, to już po tych 100 mieszkaniach będzie wiedział, co jest dobre, a co złe. To jest fajne i w ogóle prosta, najprostsza technika negocjacyjna, którą opisałeś też w książce, czyli pytanie, za ile pan realnie jest gotowy sprzedać. To jest tak proste, a to prawie zawsze obniża cenę o parę koła. Tak. I to nie tylko w nieruchomościach, ale w samochodach i tak, w różnych innych rzeczach. Warto zobaczyć, jaka jest taka minimalna, ale taka naprawdę minimalna cena. Taka naprawdę minimalna. I wtedy już można kogoś wyczuć, tak? No bo dużym błędem jest to, że jak kupujemy cokolwiek, to mówimy, odnosimy się do ceny, którą ktoś wystawił, albo do tego, jak ktoś wygląda, jaką ma postawę, i dajemy swoją cenę, nie pytając w ogóle, dlaczego sprzedaje, nie pytając, po co mu te pieniądze są potrzebne, nie pytając, jak długo sprzedaje, nie wiedząc o nim nic, naprawdę, składamy ofertę. I często jest tak, że ta oferta jest większa, jeżeli widzisz, że
ładnie weszła ta oferta. Mówi, tak, to znaczy, że dałeś za dużo, tak? Mhm. Więc ważne jest, żeby dać tyle, ile ktoś jest w stanie po prostu przyjąć. I obie strony są zadowolone z tej sytuacji. Mhm. Dajmy na to, mamy okazję za 150 tysięcy. Ile potrzebujemy mieć pieniędzy? Bo teoretycznie, matematycznie potrzebujemy mieć 180, czyli 150 na zakup i 30 na remont, plus ewentualne jeszcze koszty około zakupowe. Ale ty mówisz, że nie. No, że nie. No, ja zaczynałem bez pieniędzy, bo ja zarobiłem około 30 tysięcy na etacie i to był mój kapitał, z którym startowałem. I to był kapitał, który wystarczył, pozwolił mi zrobić pierwszego flipa i pomnożyć go razy dwa w 4 miesiące. Mhm. Dlatego ja dzisiaj uważam, że mam inny horyzont niż miałem 10 lat temu, jak startowałem w tym biznesie. I dzisiaj uważam, że naprawdę nie musisz mieć żadnych pieniędzy, żeby wejść w ten biznes. Mhm. Bo wyobraź sobie sytuację, Maciek, że ty znajdujesz okazję i mówisz, Daniel, jest okazja, możemy kupić mieszkanie za 150, jest 4 dych kosztów, które trzeba włożyć i mieszkanie to spokojnie sprzedamy za 250. Czyli jest 6 dych do wyjęcia, 60 tysięcy do zarobienia i teraz mówisz do mnie, ty dajesz pieniądze, wykładasz te 190, a ja daję tą okazję, ja robię remont i ją sprzedaję. I dzielimy się zyskiem. Mhm. Czy po połowie, czy 40-40, jak tam kto chce, tak? Więc tak naprawdę, jeżeli ty znajdziesz inwestora, który zainwestuje w sposób bezpieczny, bo mieszkanie jest bezpieczną inwestycją dosyć i płynną inwestycją i taką, która no, nie traci na wartości jak akcje giełdowe, czy jak inne produkty. Też nie przeterminuje się, no, ma wiele pozytywnych cech. No to ja uważam, że ja mam swój fundusz, który tak inwestuje. Czyli daję pieniądze swoim absolwentom, którzy mają moją wiedzę, moje know-how. Oni dają 20% wkładu własnego, a ja finansuję resztę i finansuję ich deale, tak? I mam z tego połowę zysku. Mhm. Więc nie trzeba mieć pieniędzy, bo ja sam finansuję dzisiaj, bo nie jestem w stanie zrobić tyle flipów, ile mam możliwości. Dlatego to jest jedna z opcji, tak? I taką ciekawą opcją też jest to, że można na przykład dogadać się z właścicielem, żeby to on sfinansował zakup, twój zakup nieruchomości. Czyli na przykład finansuje to poprzez to, że czeka na pieniądze, na dotyczące termin płatności. Czyli mówisz mu, okej, fajne mieszkanie, dogadujesz cenę, ale mówisz, że sfinalizujmy ją za 3, 4, 6 miesięcy. Mhm. Jeżeli jemu nie zależy tu i teraz na cenie, a często nie zależy, to jest mit, że tylko pieniądze są najważniejsze. To jest drugi, trzeci, czwarty element w ogóle tego, na czym ludziom zależy, ta cena. To nie jest numer jeden. Czasem ludziom zależy po prostu, żeby się pozbyć spadku mieszkania, pozbyć się problemu, bo mieszkają w Szczecinie, a mieszkanie mają w Przemyślu, tak? I to jest dla nich logistyka. Mają to ze swoją byłą żoną, mają to ze swoją rodziną, której nie znają, nie lubią i po prostu wolą się tego pozbyć, zamknąć problem, zamknąć temat, a kiedy będzie zapłacone, to już jest drugorzędne. To brzmi trochę tak nierealistycznie, ale uwierzcie mi, będąc na rynku, zamiast kilkaset transakcji, no tak jest po prostu. Dlatego czasami można negocjować tak, że zapłacę ci w jakimś terminie, zabezpieczamy mieszkanie i w tym czasie szukamy chętnego, który nam zapłaci 30-40 tysięcy więcej. Mhm. I tutaj dla uściślenia są takie umowy notarialne, które zabezpieczają obie strony? Tak, obie strony, dokładnie. Więc ja muszę to kupić, muszę znaleźć finansowanie. Natomiast ta osoba też mi się jakby nie wycofa, ponieważ wzięła zadatek, ma umowę notarialną i no nie ma opcji wyjścia. Okej. To jest fajne, że tych możliwości tyle jest, no bo przy flipach ogólnie kredyty za bardzo wchodzą w grę takie zwykłe mieszkaniowe kredyty, jeżeli kupujemy to na siebie prywatnie. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem robienia biznesu na swoje nazwisko, tylko wyłącznie na spółki prawa handlowego, no bo jest wiele korzyści, to już byśmy mogli mówić o tym godzinami. Tak. Nie skręcajmy w tą stronę, bo my się rozgadamy. Ale to jest wartościowa informacja, o której zresztą my w tym programie zawsze przypominamy. Także to jest to. No i też kwestia czasu, nie? Bo we flipach chyba czas się liczy, żeby być tym szybkim kupującym. No właśnie, liczy się, żeby być szybkim i czasem trzeba być szybkim, natomiast moje strategie są inne. Ja wolę wyszukać okazję, której nikt nie widzi, która jakieś zadłużone mieszkanie z problemami, którego nikt nie chce. Ja znajduję tam potencjał, negocjuję cenę i wtedy nie konkuruję z innymi, którzy tam wydzwaniają po 5 minutach, jak się oferta pojawi i z nimi podbijam cenę, tylko raczej szukam takich mieszkań, które na przykład, których nikt się nimi nie interesuje, bo nawet czasami są nawet za drogie, a jeżeli mieszkanie nie jest za drogie i ja złożę swoją ofertę, to być może ktoś może czasem prędzej ją przyjmie, ona będzie zjedzie z ceny sporo, ponieważ jest zmęczony, znudzony, już musi to sprzedać i nie ma żadnej konkurencji, nikt się tym nie interesuje. A jeżeli mamy mieszkanie, które jest okazyjne i dzwoni nagle 100 osób jednego dnia, to wtedy jako ktoś ma motywację do zmiany ceny? On raczej tę cenę podwyższy, bo widział, że się wygłupił, prawda? Dlatego czasami można kupić potencjalną okazję z droższej ceny wyjściowej, zrobić okazję. Mhm. Bo ktoś już jest zmęczony po prostu. A jakbyś tak ocenił te flipy, które teraz robisz, ile procent z nich jest w ogóle w ogłoszeniach?
A ile jakimiś tajemnymi drogami do ciebie trafia, po znajomości, przez to, że już masz kontakty w agencjach i tak dalej? Myślę, że tam może około 20% to są cały czas 20-30 to są takie z ogłoszeń. Natomiast sporo korzystam z pośredników, tak, oni mi jakby przynoszą różne okazje. I mam też swoje takie sposoby opatentowane, z których pozyskuję zadłużone nieruchomości, które mają dług. Zanim jeszcze nawet właściciel wie, że ma zajętą nieruchomość, to ja już jestem w stanie do niego pójść i powiedzieć mu, jak to wszystko rozwiązać. Opatentowane w nawiasie nie powiesz. Tak, no niestety nie mogę tego mówić, bo to było nie w porządku w stosunku do osób, które były na moim szkoleniu i za to zapłaciły po prostu. Jasne. Okej, no to dobra, czyli w takim razie no to jest pytanie teraz klucz, bo teraz ktoś nas słyszy i mówi, dobra, czyli tak mało jest tych okazji, nawet specjalista tylko ma jakiś odsetek z tych ogłoszeń, więc jak trafić do tych agentów? Czy ja mogę tak trafić, że wpadam do biura, mówię, dzień dobry, jestem taki sraki, macie na przykład 10 koła, jak mi znajdziecie taką i taką okazję według tych wytycznych, czy to jest bardziej skomplikowane? Nie, po prostu musisz z kimś zbudować relacje, tak? W biznesie relacje są bardzo ważne. To tutaj tak samo jest. Nieważne, ile komuś zapłacisz, to pieniądze są ważne, ale nie są też najważniejsze. Jeżeli ktoś uzna, że jesteś kimś, z kim nie chce pracować, to ile byś miał pieniędzy, to nic ci nie znajdzie. Trzeba po pierwsze zbudować zaufanie tej osoby, powiedzieć, że chcesz kupić nieruchomości i nie będziesz wybrzydzał, nie będziesz go przeciągał tygodniami i zwodził, nie będziesz kimś, kto będzie oglądał mieszkanie i będzie takim turystą, który się bierze do samochodu, się go wozi po mieszkaniach i pokazuje, on cały czas nie wie, czego chce. Trzeba po prostu powiedzieć, czego szukasz. Musisz wiedzieć, czego szukasz i gdzie szukasz, bo jak powiesz mu, że szukam wszystkiego, to on powie, że szukasz niczego, do widzenia. Bo agent zarabia na prowizji. I teraz, jeżeli nie płacisz mu za czas jego pracy, tylko za efekt. Jeżeli przepalisz jego czas, to on tego czasu nie odzyska. Więc on musi mieć pewność, że jesteś klientem, który ma pieniądze, nawet jakich nie ma, to mów, że masz, że chcesz kupić, że jesteś konkretny, jesteś decyzyjny. I teraz bardzo ważne z pracy agentami. Ja prowadziłem przez 8 lat swoje biuro nieruchomości. Ono dalej jest prowadzone, dalej istnieje, ja je sprzedałem, bo poszedłem w innym kierunku. I szkoliłem wielu agentów, zatrudniałem agentów, szkoliłem agentów i bardzo, wiesz, wielu agentów trochę się boi, że klient skorzysta z jego usług, a później, mimo tego, że jest umowa, że mu później zapłaci. Więc bo niektórzy klienci mówią, no co pan zrobił, dwa razy się pan ze mną spotkał, dwa mieszkania pan pokazał, jedno kupuje i chce pan od razu 5-10 tysięcy. No, ja muszę na 5 tysięcy pracować 2 miesiące, tak? A pan tu bierze za jedno spotkanie czy za dwa tyle. No i ludzie nie widzą czasem tej wartości. Dlatego warto jest, szukając agenta, podkreślić to, że docenia się jego pracę, docenia się to, co on robi i jeżeli dopniemy tego deala, czyli znajdzie mi okazję, z wielką przyjemnością zapłacę mu tyle, ile jest to wynegocjowane albo ustalone, żeby on czuł, że pracuje dla kogoś, kto docenia jego pracę. To jest bardzo ważne, a mało osób to robi, czyli żeby ten agent wiedział, żeby to będzie robił dla ciebie satysfakcją, bo wtedy jego doceniasz i to będzie dużo więcej warte niż to, ile mu zapłacisz. Z jego perspektywy. Oczywiście nikt ci tego nie powie, ale to po prostu tak to jest, tak to działa. No to ten pierwszy krok, ktoś, kto nas ogląda, jaki może zrobić? Zadzwonić do agencji, powiedzieć, że szukam... Tak, warto by było znaleźć ogłoszenia w danym mieście, gdzie widać, że ten agent prowadzi w danym rejonie, tam operuje i ma różne mieszkania, żeby nie być agenta, jak szukacie mieszkania na Flipa, żeby nie być agenta, który obsługuje działki, domy, wynajmy, hale, garaże i jeszcze ma 2 mieszkania w ofercie, bo taki nie jest ekspertem często. On wam nie doradzi. Tylko taki, który ma tylko mieszkania, to on wie, kto za ile, co sprzedał, często ma doświadczenie, wie, do kogo zadzwonić, wie, do kogo się zapytać. Sam przeprowadzał transakcję, więc wie, co ile chodzi. I on będzie najlepszym doradcą i wam da okazję, a nie taki, który jest w przypadku, bo jego specjalizacją są działki, a przy okazji ma jedno mieszkanie. Bo on wam nie pomoże, więc dzwońcie takiego agenta, umawiacie się na spotkanie, prosicie, żeby coś wam przygotował, ale warto się spotkać, żeby... No, on zobaczył, kogo ma przed sobą i w drugą stronę tak samo, tak? I to musi chemia być po obu stronach. Okej, fajnie, bo to jest taki konkret, który każdy może zastosować. Wspomniałeś o miastach, o lokalizacji i o tym chciałem teraz pogadać. No bo teraz tak, robisz to tyle już lat i dalej w zasadzie trzymasz się w okolicach Lublina. No to czemu nie Warszawa, czemu nie Poznań, czemu nie nieruchomości w Alicante? Tyle jest możliwości, wiele brzmi tak bardzo sexy. Ja mam taką zasadę, że
inwestuję pieniądze tam, gdzie jest horyzont mojego wzroku. Czyli jakby zarabiam pieniądze na nieruchomościach, czyli robię biznes tam, gdzie mam, potrafię to przypilnować, potrafię tym zarządzić, jestem w tym efektywny. Czyli inwestuję pieniądze w całej Polsce i też jakby za granicą, ale to jest trochę coś innego. Na przykład jeśli chodzi o zagranicę, to ja bardziej lokuję kapitał, który zarobiłem w Polsce tutaj na nieruchomościach i to lokowanie polega na tym, że kupuję mieszkanie czy mieszkania i wynajmuję je w bezpieczny sposób i to mieszkanie nie musi być turbo dochodowe. Wystarczy, że ono jest bezpiecznie kupione w kraju, który gwarantuje bezpieczeństwo i ma taką dłuższą historię, jeżeli chodzi o budowanie majątku i bezpieczeństwo takie kapitalistyczne, żeby się później okazało, tak, nie w Syrii, tak, ani na Ukrainie, tylko w krajach Europy Zachodniej i to mieli dosyć, ale bardziej tam lokuje kapitał, żeby można powiedzieć go geograficznie zdywersyfikować, tak, żeby nie trzymać wszystkich nieruchomości w jednym kraju, albo całego majątku, tak, ale to robię powoli, bo jestem osobą młodą i ten biznes robię krótko, więc teraz jest taki moment, w którym ja zaczynam lokować pieniądze, które nie te stare, które zarobiłem, bo cały czas je obracam, tylko pieniądze, które zarabiam na bieżąco cały czas, tak na zasadzie takim, żeby dla bezpieczeństwa utrzymania majątku, tak, no bo czasy są trudne, każdy milion trzeba liczyć i postanowiłem podjąć takie decyzje. Natomiast jeśli chodzi o inwestowanie, to ja inwestuję w Lublinie, dlatego że tam znam rynek, mam duże kontakty, bo już jestem w tym rynku i jestem w stanie ocenić w ciągu 5 minut atrakcyjność lokalizacji i ile mogę dać za to. Czyli w 5 minut ktoś mnie dzwoni, ja mówię, biorę albo nie. I jestem to w stanie zrobić. Dlaczego tego nie robię w całej Polsce? Ponieważ nie jestem w stanie być ekspertem w całej Polsce. Czyli znać się na cenach mieszkań i podejmować decyzje that's like that. Natomiast wymyśliłem sobie inny sposób, żeby skalować swój biznes, dlatego otworzyłem fundusz, który, tak jak mówiłem wcześniej, finansuje moich absolwentów czy inwestorów, daje im pieniądze, natomiast to oni są odpowiedzialni za zrobienie analizy, za wyszukanie tej okazji, za jej wyremontowanie i mają z tego określony udział w zysku, tak? Natomiast ja jestem w stanie sprawdzić, czy te ich wyliczenia, czy to, co zrobili, jest według mojego schematu i czy to działa, czy tam jest bezpieczeństwo, czy nie, tak? Dlatego jestem w stanie to zrobić bezpieczniej i zeskalować bardziej, przenieść na partnera mojego biznesowego, na flipera, który dostanie pieniądze i to jest sytuacja win-win, tak? Ostatnio z moją taką absolwentką kupiliśmy mieszkanie we Wrocławiu, ona po miesiąc od szkolenia, znalazła mieszkanie takie przedkomornicze przed licytacją, wynegocjowała cenę, czyli oddłużyliśmy to mieszkanie, totalnie była księga wieczysta zabrudzona różnymi wpisami, ona jako osoba totalnie zielona zrobiła to i tam ja wyłożyłem pieniądze i we Wrocławiu kupiliśmy mieszkanie i zarobiliśmy na nim 150 tysięcy, więc bardzo dużo, a mieszkanie było kupione za około już 200, nie pamiętam dokładnie, ale za około 200 tysięcy, więc mega okazyjnie, bo miało mega duży problem prawny, który w bardzo prosty sposób można było rozwiązać. Super, a czy w takim razie pracując z tymi ludźmi też, którzy działają w swoich miejscowościach, zlokalizowaliście jakieś takie miejsca lub rejony, gdzie ciężko to robić, gdzie flipy raczej nie bardzo? Przede wszystkim musi być odpowiednia płynność rynku, czyli jeżeli to jest mała miejscowość rzędu 10 tysięcy, trzeba się zastanowić, czy w ogóle tam ludzie kupują mieszkania i sprzedają, czyli jest płynność tego rynku. Dlatego to jest bardzo ważne. I teraz moi absolwenci robią w dużych miastach, albo też za granicą, robią też w małych miastach. Małych, no, nie wiem, nawet poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Robią też flipy i sobie świetnie radzą, tak? I zarabiają na nich 30, 40, 50, 100 tysięcy niekiedy. Tak mi się kiedyś wydawało, że w małej miejscowości się nie da, to tak oni mi pokazali, że się da. Biorą to, co ode mnie chcą i po prostu robią te flipy w małych miastach. I fajnie jest to na przykład, że na Śląsku na przykład są, z tego co wiem, w mniejszych miejscowościach tanie nieruchomości. Czasem za kilkadziesiąt tysięcy złotych można kupić nieruchomość. I tak, na takiej nieruchomości się zarabia też 30 tysięcy, bo podnosi się wartość i de facto ona też może wygenerować taki dochód. Dlatego nie ma takiego miasta, w którym... Ja uważam, że ten biznes dalej będzie. Jak nawet będzie kryzys, załamanie rynku, ludzie stracą pracę i w ogóle coś się wydarzy strasznego, trzeba być na wszystko przygotowanym, na te dobre czasy i na złe, to ten biznes będzie tak samo można było robić, jak, popatrz, handlarze samochodów cały czas kupują i sprzedają samochody, które tanieją na spadającym rynku. Czyli oni zawsze są wskazani na spadający rynek. Ceny idą w dół i oni wiedzą, że te ceny będą w dół szły. I one by nie szły w dół, gdyby produkcja samochodów stanęła. Tak wtedy by, tak jest na Kubie, do samochody rosną wartości z wiekiem, a nie tanieją. Dlatego ten biznes, jeżeli byłby kryzys i by taniały, to po prostu co trzeba robić? Trzeba jeszcze taniej kupić, żeby drożej sprzedać, ale na tyle drogo i na tyle nisko, żeby ta cena nie dojechała do tego momentu. Więc to jest taka była... No tu mamy teraz komfortową sytuację, że ceny rosły do tej pory i nie musieliśmy się bać, żeby to szybko sprzedawać. Natomiast tu trzeba będzie kupować jeszcze niżej
jeszcze taniej, z dużo większym rabatem, dyskontem i szukać tej ceny, tego zysku, bo rynek będzie cały czas, bo mieszkania mają to do siebie, że niezależnie od koniunktury, od biznesu, ludzie muszą się przemieszczać, ludzie sprzedają mieszkania, bo odziedziczają je w spadku, dzieci się rodzą ludziom, tak, i muszą zmienić mieszkanie na większe. Ludzie na przykład muszą gdzieś majątek upłynnić z czegoś na, często na nie mieszkania, które są najbezpieczniejsze chyba, tak, no bo pieniądze banku dzisiaj no tracą na wartości, a nie zarabiają. Dlatego uważam, że nawet jak płynność byłaby mniejsza, to i tak będzie w odróżnieniu od komercji, która jeżeli biznes by stanął, tak naprawdę to komercja stoi, tak? I nikt nie wynajmuje nowych powierzchni, nikt nie buduje nowych biurowców i tak dalej. To jest jak bardziej wrażliwe na kryzys, uważam. Mieszkania, one mogą jakby zmniejszyć swój wolumen sprzedaży, natomiast zawsze będzie ten obrót, ta fluktuacja. Mniejsza, ale będzie. I ciekawe w mieszkaniach jest to na przykład, że 100 lat temu ludzie mieli te same, czy 200 lat temu, te same potrzeby mieszkaniowe, czyli toaleta, łazienka, kuchnia, pokoje, salon, tak? Bo kamienice 500 lat temu tak samo budowali, a powierzchnie komercyjne, lokale usługowe zmieniają co parę lat, jakby najemcy zmieniają swoje potrzeby, czyli kiedyś były modne open space'y, gdzie jest coś innego modne, dzisiaj w centrach miast były, kiedyś były sklepy, później się przyniosły do galerii, potem były banki, też się wyniosły gdzie indziej, tak? A teraz są restauracje i cały czas te lokale są nieprzystosowane do tego. Często, jeżeli ktoś ma, nie wiem, wybuduje pod jakąś, na przykład wybuduje biurowiec, to ten biurowiec za 10 lat prawdopodobnie już będzie, może być wybudowany w złej technologii, czy mieć powierzchni, która jest niewynajmowalna czasami, tak? A w przypadku mieszkań, nie spodziewam się, żeby to się zmieniło nagle, że ludzie mieszkają w kapsułach, no. Mało realny scenariusz. Natomiast komercja tak samo, ludzie kiedyś budowali Biedronki, które miały po 1000 kilkaset metrów, czy 1200, a teraz widać, Biedronka zmienia format na mniejszy. Rozwija się, że teraz robi sklepy te rzędu 600 metrów, tak? Coraz mniejsze, tak samo jak Żabka robi inne formaty, tak? Bo ten rynek cały czas ewoluuje i potrzeby najemców się zmieniają w odróżnieniu od mieszkań, które są, można być tak jakby stałe od setek lat. Super, to jest fajne. No to dobra, to znaleźliśmy okazję, podpisaliśmy kwity, wiemy jak, czym zapłacić, że nawet jak nie mamy, to jesteśmy w stanie skombinować na krechę, tak? Albo z kolegą inwestorem, z kimś z rodziny i tak dalej. No i tu się zaczynają schody, czyli wchodzimy, ładnie, mamy klucze i ta duma po podpisaniu aktu notarialnego dostaje dość mocno w pysk, jak teraz sobie myślimy, co tam trzeba zrobić i tu wymienić, tu to, tu tamto, a przecież remont to jest straszna rzecz i wykończeniówka podobno celowo tak została właśnie nazwana, że wykańcza. Że wykańcza. Czy to jest tak straszne, czy to nie jest tak straszne? Wiesz co, dla mnie remont nie jest problemem, ponieważ ja mam od tego człowieka, który koordynuje ekipy remontowe i ja w ogóle na mieszkaniach, które kupuję i handluję, nie jeżdżę i ich oglądam przed zakupem, bo mam od tego osoby, której ufam, która widziała tyle mieszkań, co i ja. Druga sprawa, że ja już remont można usystematyzować i można się, naprawdę się tym przejechać, ale jeżeli się nie stosuje do pewnych zasad, czyli na przykład bierzesz ekipę i obierzesz, zatrudniasz ją bez umowy, jak większość Polaków zresztą, tak? Na gębę. Bo to generuje mnóstwo problemów. Dajesz im zaliczki. To generuje problemy, że mogą już nie przyjść do pracy na drugi dzień, tak? I szukasz, i masz rozgrzewany remont i musisz znaleźć sobie nową ekipę. Są oczywiście, jest mnóstwo uczciwych ekip i tylko chodzi o to, żeby każdą ekipę umieć włożyć w taki schemat działania i takie zasady, żeby no, nie narażać się na jakieś tam niepotrzebne problemy. I teraz pytanie, jak robić remont, jeżeli się na nim nie znasz, tak? Totalnie. Wziąć sobie kogoś, takiego pana Henia, który kiedyś był szefem ekipy, robił tych remontów mnóstwo, natomiast dzisiaj jest na emeryturze być może, pomoże ci tą ekipę, którą masz, ewentualnie rozliczyć, jak ci wciskają ciemnotę, że tego się nie da, to powiedz taki pan Heniu, da się, nie udawaj, tak? I ja na przykład widzę mnóstwo kobiet robi remonty, które no, nie są często technicznymi osobami i sobie świetnie radzą, tak? Byleby nie dali, te osoby nie dały sobie wejść na głowę po prostu takiej ekipie. Że jak ktoś ci mówi nie da się, ty bierzesz sobie takiego nazwijmy inspektora, konsultanta, który za kilkadziesiąt złotych czasami przyjdzie, zrobi taką wizytę raz, dwa, trzy razy w tygodniu i wtedy masz bezpieczeństwo takie, że ktoś ci prowadzi tą budowę, ale no, nadzoruje tak jak ty, właścicielskim okiem. Super, czyli teraz te osoby, które robią flipy pod twoimi auspicjami, że tak powiem, to one są na tym mieszkaniu dzień w dzień, bo ja czytałem kiedyś taką książkę o nieruchomościach i tam autor pisał, że
no przy flipie to rano trzeba być na mieszkaniu, żeby się wszystko dobrze zaczęło i wieczorem trzeba być, żeby wszystko zatwierdzić. No i to mnie wtedy w tamtych czasach bardzo zniechęciło. No ja pierdzielę, ja biznes robiłem. Tak, wiem, że to nie przejdzie. Teraz to nie do końca tak jest. I tak samo mnie zniechęciło rok przed tym, jak postanowiłem wejść w nieruchomości, że żeby być pośrednikiem, trzeba mieć licencję i to licencję trzeba zrobić w taki sposób, że trzeba iść na staż. A ja mówię, ja już pracuję, dobrze zarabiam, nie będę szedł na staż, na który muszę cię płacić. I powiedziałem, pośrednictwo nieruchomości to nie dla mnie. Po czym tego żałowałem później, bo po roku dopiero dojrzałem, że jednak nieruchomości mają sens, ale i teraz niektóre powody i argumenty, żeby nie wejść w jakiś biznes, są często fikcyjne. Porozmawiajcie z jedną, dwoma, trzema, pięcioma osobami, które to robią i zapytajcie, jak jest naprawdę, a nie ktoś pisze na forum, no, że on nie wchodzi we flipy, bo na przykład trzeba to czy tamto, tak? A robił te flipy? Nie, więc skąd wie? No, bo jemu się tak wydaje często. I ludzie jakby zasięgają języka właśnie na forach albo na grupach i często tak jest. Więc pytanie, czy trzeba być codziennie. Jak chcesz przypilnować, robisz to pierwszy raz, to tak, ale później już masz ekipę doświadczoną, sam masz doświadczenie, to robisz to drugi, co trzeci dzień i ważne jest, żeby dogadywać się z ekipami tak, żeby to oni kupowali materiały, które no tracisz czas, energię, żeby je przywieźć. Takie materiały, których nie widać, takie jak tynki, gładzie, cementy, jakieś takie rzeczy, które no, nie wpływają na jakość, tak, że ty masz dostarczyć rzeczy, które wpływają na jego standard, czyli płytki i takie rzeczy. No. Takie dostawy inwestorskie robisz, a oni kupują wszystko inne pod twoją kontrolą oczywiście. Mhm. A dajesz im wtedy kasę, już tak przechodząc do konkretów, czy dopiero na początku nie. Na początku nie. No, jeżeli chodzi o zaliczki na materiały, które są moje, to nie dostały pieniędzy na początku, chyba że są już zaufani i robili tych rządów parę. Także już znam ich, tak jakby wiem, że no, nie uciekną mi, bo z ekipami różnie bywa. A mamy takie rozwiązanie, że jeżeli jest nowa ekipa, to po prostu jedzie mój pracownik z nimi do hurtowni, otwiera im, załóżmy, rachunek i oni sobie na ten rachunek biorą, my z tego ich później rozliczamy, ile wzięli i czego, tak? Żeby sobie otworzyli sobie kredyt kupiecki jakby, to jest jedna sprawa, albo ewentualnie możemy umówić się na trzy partie, oni sobie robią listę zakupów koniecznie, żeby nie jeździć o trzy razy po to samo i kupują, załóżmy, na trzy etapy, jedzie mój pracownik z kartą, płaci im za te zakupy, one wjeżdżają przez dostawcę od razu na mieszkanie i wtedy może omijamy to ryzyko dawania komuś też dobre pieniędzy i kogo jeszcze nie znamy tak naprawdę, tak? Bo nie chodzi tu o pokwitowanie, no bo później się szarpać o 1000 czy 2000 z kimś, kto wziął te pieniądze. Jest dużo osób, które wyłudzają zaliczki, tak? Które żyją z zaliczek i które biorą zaliczki, a później nie przychodzą. Nie mówię, że każdy, bo natomiast mi się tam teraz zdarzyło dać komuś tam parę złotych, myślałem sobie, to nie jest kwota, za którą ktoś by tutaj się pochylił. No tak się jednak nie stało. Więc jak ktoś jest zaliczkę i warunkuje danie zaliczki za pracę, żeby przyjść do roboty i robić remont, to ja w ogóle nie wchodzę, bo jeżeli ktoś nie ma na bieżące życie, to albo to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, albo po prostu nie potrafi zarządzać swoimi pieniędzmi, swoim biznesem, swoją pracą. Jeżeli nikt mi nigdy nie dał w pracy i pewnie naszym uczestnikom też, zaliczki, jak przychodzi do pracy, podpisuje umowę i przed miesiącem pracy. No nie, każdy dostaje wynagrodzenie dopiero 10 dnia następnego miesiąca, prawda? A nie od razu z góry, no ktoś mówi, ach, pan mi zapłaci. Od tego jest umowa, tak? Pan robi robotę uczciwie, dobrze, a ja płacę panu za robotę, tak? Mhm. A to jest fajne w ogóle, to mi przypomina, jak 2 lata temu facet do mnie przyszedł taras wymierzać, żeby go zrobić i pomierzył wszystko, pooglądał, porachował, potem mi dał zdjęcia realizacji, dałem mu 4 koła zaliczki, no i słuch po gościu zaginął i potem dopiero się okazało, że w wielu różnych miejscach w Polsce był widywany z podobną przedsiębiorczością. Także fajnie, że pokazujesz, że da się ten model odwrócić i robić to tak, płacić we właściwym momencie. Więc to jest bardzo fajne. Czy dalej jest to aktualne, że takie mieszkanie 35-40 metrów na flipa się zmieści w 3 dychach, ten z tym remontem? No myślę, że nie, bo te ceny od kiedy pisałem tą książkę swoją pierwszą, to trochę się zdewaluowały, tak? Mamy inflację, wszystko drożeje, koszty robocizny poszły w górę i też koszty materiałów trochę poszły w górę, tak? Dlatego my na przykład takie 50-metrowe mieszkanie robimy tam w okolicach 400 tysięcy teraz, 35-40 tysięcy, no ale jeszcze parę lat temu robiliśmy za 30, tak? I to było bardzo tanio, gdzie ja widziałem niektórzy inwestorzy wydawali 60 tysięcy na takie same mieszkanie, ponieważ po pierwsze źle kontaktowali ekipę, po drugie kupowali materiały, które były po prostu zbyt drogie. Ja uważam, że trzeba używać dobrej jakości materiałów, bo to pokutuje później, jak używasz złych, ale nie za dobrych, bo ludzie się nie zapłacą za wyższy standard, za wysoki.
tak? Bo nikt ci nie powie, że jest za luksusowo i jakby ci zapłaci ekstra, tylko powie, okej, fajnie, biorę to jak jest, ale budżet mam taki na to, bo tyle chodzą mieszkania. Mhm. I nikt ci zapłaci za ten marmur, granity, złote klamki, czy sprzęt za 10 tysięcy włożony w tą kuchnię, no bo po prostu porównuje to do innego mieszkania, które tego nie ma i tak budżetuje to. Mhm. Dlatego nie opłaca się robić za dużo, trzeba zrobić tyle, ile ktoś oczekuje i jest w stanie za to zapłacić. A to, co jest dodatkowo, to ludzie to nie patrzą. To jest tak, jakbyś kupował samochód, ja często porównuję, na rynku wtórnym używany i byś miał największy wypas wszystkich rzeczy, masaże i tak dalej. I poprzednik twój zapłacił za to w salonie kupę kasy. Ale ty mówisz, po co mi masaże, ja ich nie potrzebuję. One słabo działają. Nie zapłacę panu za to tyle więcej, bo pan zapłacił. Ja chcę ten samochód, natomiast może pan sobie wymontować te masaże. Ale się nie da. I tak samo jest tutaj, że tylko ludzie ci nie powiedzą tego, że panie, tutaj jest zbyt nowocześnie i zbyt drogo, tak? Proszę zabierać te płytki. Nie. Więc albo sprzedajesz drogo, albo wcale. Ja uważam, że trzeba robić to tak, na co, czego oczekuje klient i nie więcej. I jest taka zasada. Ta zasada nie działa w biznesie, w życiu nigdzie, tylko w remontach i we flipach. Że nie rób innym dobrze, to i tobie źle nie będzie. I ta zasada dotyczy tylko remontu mieszkania, bo w życiu jest oddanie odwrotnie. Jak dasz od siebie więcej, to dostaniesz większe efekty. Natomiast w remoncie, jeżeli przepłacisz za remont, to nikt ci nie zapłaci więcej niż wsadziłeś. Więc musisz dawać takie optimum, żeby i klient był zadowolony i jemu się to podobało, to było coś, czego szuka, a z kolei to było zoptymalizowane kosztami, żeby było ładnie, jakościowo dobrze i nie patrzeć przez pryzmat swoich oczekiwań, swoich celów, bo jeżeli ty jeździsz Mercedesem, to nie znaczy, że kupisz na flipa samochodu jakieś, nie wiem, jakieś Skody, wyremontujesz ją i zarobisz na nim, nie? To, bo często ludzie mówią, dobra, to ja będę zrobię remont tak, jak ja bym chciał mieszkać. I robię sobie jak dla siebie, a później remont kosztuje 100 tysięcy, tak hipotetycznie. I ktoś mówi, no kurde, nie spina mi się to. Dlatego, że zrobiłeś tak, jak ty byś chciał, a nie za co klient zapłaci. Dobra, remont zrobiony. Tak, wszystko jest ładnie, sprzedajemy. No, no i teraz jakieś takie tipy przy sprzedaży, żeby sprzedać szybciej i lepiej. Wiem, że na przykład sugerujesz, żeby sprzedawać zawsze w dzień. A mam wrażenie, patrząc po portalach nieruchomościowych, że niektórzy tego dalej nie wiedzą, a to się powinno wydawać oczywiste, że te mieszkania nocą, te zdjęcia i ten flash jeszcze odbity w tej lampie, tak, w tej szybie, to wygląda źle. To może jeszcze parę jakichś takich trików, które można... Po pierwsze trzeba zainwestować w fotografa, tak? To nie musi być 1000 czy 2000, nie wiem, najlepszy fotograf, jakiś znany, tylko wystarczy osoba, która robi to z pasji, czasem za 100-200 zł, w internecie znajdzie się ktoś, kto kupi sobie sprzęt, ale nie ma gdzie go używać, bo to robi to hobbystycznie, tak? Czyli ma sprzęt, ma lampy i jest w stanie zrobić dobre zdjęcia i je później obrobić, żeby wyglądały jak z katalogu, tak? Ale żeby wyglądały jak z katalogu, to trzeba mieszkania, które są wyposażone w meble, jak łóżko jakieś, czy coś, co udaje łóżka, na przykład kartony przykryte narzutą albo materac zbuchany, też wygląda jak łóżko i jest przykryty i naprawdę wygląda super. Jakieś takie dodatki, typu jakieś kwiatki, jakieś takie zasłony, obrazki, te rzeczy pokazują, że tam jest jakiś charakter tego mieszkania, że tam można od razu się wejść, prowadzić i mieszkać i to naprawdę jakby zwiększa szanse sprzedaży. Ktoś się czuje, że mieszkanie jest gotowe i widzi i jest no, o wiele szybciej podejmuje decyzję zakupową na tym mieszkaniu i wiadomo, że jeżeli jest oświetlenie, to robimy to w nocy, bo czasami się nie da w zimie pokazać mieszkanie, bo ludzie oglądają te mieszkania po pracy często, więc rano nie zawsze, to trzeba zainwestować w oświetlenie, które nie jest turbooszczędne, bo my tam nie będziemy płacili rachunków w całe życie, tylko oświetlenie, które jest no, bardzo jasne, bo w jasnym wnętrzu się czujemy po prostu lepiej. Dlatego pierwsze moje remonty, pierwsze moje flipy to były oprawki, jeszcze robiłem te mieszkania bardzo skąpo, bym powiedział, tak? Bo ja zaczynałem, to jest takie ciekawe, ja zaczynałem robić mieszkania bardzo skąpo, najtańsza kuchnia, najtańsze panele, elektryki nie robiłem i dostawałem feedback od rynku. Panie, zrób pan to tak, wtedy bym kupił, albo nie zrobiliśmy elektryki, to tego nie kupię. I dostałem takich parę feedbacków i zacząłem robić. I mówili tak, no kuchnia jest za brzydka, za tania. To robiłem nową, tak? I oczywiście nie jeden klient, tylko kilku, tak jakby takie były wnioski. I doszedłem do takiego momentu, kiedy oni już przestali mówić i czyli ja dalej jakby od tak jakby oszczędnego remontu coraz dodawałem dodatkowe rzeczy,
bo czułem, że to jest, bo ludzie mają to do siebie, że jak coś ich boli, to im to powiedzą. A jak jest im dobrze, to nie zawsze pochwalą i powiedzą, że jest za dobrze. Więc jakby jak ich zbolało, pytam, dlaczego nie kupują, bo mówili na przykład, że nie wiem, są za zbyt tanie drzwi na przykład, tak w cudzysłowie. Więc ja wtedy robiłem trochę lepsze, ale nie super drzwi za 1000 zł, tylko zamiast 150 to wydawałem 300. Nie? Na przykład. I jakby już widziałem, że widziałem jest feedback taki, że już nie muszę dalej, więc mi łatwo było po tą granicę postawić. A jakbyś robił od góry, to nigdy nie zjedziesz w dół, bo nikt ci nie powie. Zrób trochę taniej i wtedy bym kupił. Tak to działa, więc jeżeli chodzi o ten remont i jeżeli chodzi o sprzedaż, to fotograf, zainwestowałeś w to i tak naprawdę mamy kilka portali raptem, gdzie no przede wszystkim oto dom, który dzisiaj ma pozycję lidera. Nie każdy wie, że no ma większość wyświetleń całego rynku, zgarnia właśnie on w grupie OLX, tak? To jest gigantyczna firma, tak? Ja nie mam żadnych pieniędzy za to, że wymieniłem tą nazwę, natomiast trzeba sobie liczyć się z tym, że wszystkie inne portale, trzeba mieć te kilka innych jeszcze, natomiast wszystko inne to jest ułamki promili zasięgów ludzi, którzy dotarcie do ludzi, którzy szukają mieszkań. Okej, okay, dobra, to jest fajne, a jesteś za tym, żeby sprzedawać samemu, czy też z agentem, tak jak się szuka z agentem? I tak. Czyli jakby ja nie obliguję sprzedaży w ogóle, że tylko przez agencję. Ja mam jakby od tego też zasoby, żeby sprzedawać to samemu, samodzielnie i bezpośrednio. Jeżeli agent mi przeprowadza klienta i nieważne jaką ma prowizję, może mieć nawet wielką prowizję, ale mi się to spina w moim biznesie i wiem, że to jest dla mnie dobry deal, to ja mu płacę, nie ma problemu. I teraz, jeżeli ja, u mnie jest tak zawsze, że jeżeli ktoś ma klienta, ja mam mieszkanie i jego cena będzie dobra i będę miał w tym budżet na prowizję, to zapraszam, tak? Wiem, że ta praca jest warta tego i wolę mieć mieszkanie sprzedane z prowizją i zapłacić tą prowizję nawet dużą, niż nie mieć w ogóle sprzedanego mieszkania. Dlatego jak będzie, to ja wtedy rozważam. Wtedy mogę mieć opcję, że mam klienta bezpośredniego w tych samych pieniądzach i z pośrednikiem, który mu płacę, załóżmy 5-10 tysięcy złotych w tej samej cenie, to ja wolę bezpośredniego wtedy wybieram. A jeżeli nie mam żadnego, to wtedy decyduję. Więc ja, ale jakbym miał powiedzieć, ja wolę kupować z pośrednikami, ponieważ kupno jest trudniejsze, znalezienie okazji jest trudniejsze i wtedy prowizja jest też niższa, bo jest od wartości. A sprzedaż wolę sam, bo sprzedaż jest prosta. I tak naprawdę jest od wyższej ceny, bo często moje nieruchomości przed zakupem są, znaczy po zakupie są 100 tysięcy więcej warte, bo już remont doszedł zysk, doszły koszty, dlatego wolę sprzedawać sam, natomiast sprzedaję tak i tak. Okej, super. To jest bardzo, bardzo fajne, bo to tak krok po kroku zrobiliśmy właśnie tak, flipa. Tak, całego flipa. Także... Maciej, może ty się teraz na flipy przerzucisz, tak? No ta wersja, że robią to ludzie w zespole, to już jest kuszące. Tak. Ciekawe jest to, że Wojtek, który ma kanał do roboty, był u mnie ostatnio na warsztatach i on jest właśnie z Gliwic, tutaj z okolic i ja będę z nim razem robił flipa, czyli on będzie znajdował okazję, ja ją sfinansuję i wchodzi właśnie we flipy, także ludzie z YouTube'a przechodzą do flipów teraz. Super, ale to jest fajne, nie? Bo to teraz oglądają nasz też biznesmeni, ludzie, którzy no jak sobie myślą, że 3 miesiące mieliby osobiście siedzieć w remoncie, no to zarobić na przykład maksymalnie miesiąc. Remont ma trwać 4 tygodnie, 50-metrowego mieszkania. No, szanujmy się też. Okej. Dobra, także to jest budujące. No i teraz tak, zmieniamy zestaw pytań, że ja tu mam takie ściągi, wiesz, więc flip od zera na ekspertia.com.pl. Ale teraz pojawia się pytanie związane z byciem nowoczesnym deweloperem. Bo jak ktoś ma kalkulator w głowie, a wielu ludzi, którzy nas oglądają, mają kalkulator w głowie, to liczą, mówią, kurczę, 200 flipów zrobił w parę lat, 28 koła najmniej na jednym. No to teraz pojawia się z drugiej strony pytanie, to po co jeszcze robić deweloperkę, gdzie trzeba szukać działek, dzielić, przyłącza, panie, to tu masz w tych flipach, to już jest rzeczywiście, ja wierzę, że to jest w pełni zlecalne, że to się da zrobić taki schemat w którymś momencie, jak się już samemu ile zrobiło, że jak zrobić remont, procedurę na to poukładać i tak dalej, a przy deweloperce to myślę, że rzadziej się śpi. No niekoniecznie, bo to są dwa różne biznesy, oparte też o ten sam produkt, czyli o mieszkanie. Natomiast każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Ja uważam, że flip, ja na przykład nie znalazłem sposobu, żeby go skalować takim na swoim majątku, na swoich pracownikach w całej Polsce. Nie znalazłem na to. Fundusz jest takim właśnie sposobem, że z partnerami to robię. Natomiast deweloperka jest o wiele bardziej skalowalna, czyli można kupić jedną działkę, na której nie robisz jednego flipa, tylko budujesz od razu 10 albo 100 mieszkań. Czyli jedną działkę za jedną działkę chodzisz, ale na tej działce powstanie od razu 100 mieszkań, 100 produktów. Więc jakby zrobił 100 flipów, można by powiedzieć, tak? Więc to jest o wiele bardziej skalowalne.
skalowalne i można zwiększyć skalę i można się bardzo fajnie lewarować, bo kupujesz działkę na przykład za swoje pieniądze, natomiast już budujesz za pieniądze banku czy pieniądze nabywców. I to jest bardzo fajne w tym biznesie, że można za pieniądze innych ludzi, czyli za banku czy klientów, wybudować po prostu coś na swojej działce. Mhm. Tak, nawet nie musi mieć pieniądze na swoją działkę. Na przykład dzisiaj do mnie dzwonił jeden z moich absolwentów i mówił, że znalazł działkę w moim modelu, ten, który jest wciąż zapisany, w którym dogaduje się z właścicielem, że to on finansuje mu zakup działki poprzez to, że daje mu działkę, przynosi mu własność i w zamian za nie za zapłatność, tylko płatność będzie odroczona w czasie o 2-3 lata i będzie zapłacona nie w gotówce czy w cashu, tylko w nieruchomości, która tam powstanie. Czyli tak naprawdę on finansuje mu te 2-3 lata zakupu działki i on mu da za to mieszkanie. To jest super patent, bo to człowiek, który się nauczy, który zainwestuje, nie ma pieniędzy, a zainwestuje czas we własne tak. umiejętności, umie budować relacje i tak dalej, to może w zasadzie wychodzi na to, teoretycznie, że całe osiedle może postawić bez pieniędzy. Tak, no to już jest trudne, jakby ja bym nie radził nikomu zaczynać od całego osiedla jakby bez pieniędzy, bo trzeba mieć jakieś pieniądze operacyjne, typu na projekt, na inżynierów, jakieś takie rzeczy, które są dodatkowe. Natomiast ja robiłem projekty bez pieniędzy, nawet takie miałem. A pierwszy zrobiłem z pieniędzmi, które zarobiłem na flipach, tak? Czyli z pieniędzy z flipów zrobiłem swój pierwszy projekt deweloperski. I dzisiaj jakby wiem, że nie trzeba mieć tych pieniędzy. Można mieć inwestora, który wyłoży kasę na działkę, można mieć inwestora, który da działkę i zrobi z nim po prostu w spółkę i on będzie miał udziały w spółce za to, że dał działkę, a ty robisz załatwisz pozwolenia, załatwisz klientów, dowodzisz finansowanie i jakby opiekujesz się tym projektem i masz udział w zysku za to, tak? On dostaje udział za to, że wniósł działkę, a ty masz za swoją pracę. Mhm. Tutaj wchodzą te spółki celowe, o których też piszesz i o których ludzie często nie wiedzą, że tak można. Boją się, no bo przecież spółkę to się powinno zakładać z żoną, z przyjacielem, z kimś, komu się ufa. Ale nie do końca. Od tego są prawnicy, żeby zabezpieczyć wszystkie sytuacje. Nawet jeżeli się pokłócicie, a ludzie się na przykład zmieniają i dzisiaj jesteście tacy, jutro to wasz wspólnik albo wy jesteście inni. I pod tego są umowy, się konstruuje, żeby w razie, gdyby wam nie było po drodze, można było taką spółkę zrobić exit takiej spółki. Trochę przymusowy, trochę, ale w taki sposób, żeby każdy czuł się bezpiecznie, tak? Są takie zapisy w umowach spółki, na przykład jest impas, tak? Jesteśmy wspólnikami, macie jakieś, nie dogadujemy, no i ja mówię, że spółka jest warta 1 000 000, ty mówisz, że jest warta 2 000 000, no i po jakiej cenie mam ciebie kupić, nie? I wtedy na przykład jest takie rozwiązanie, które mówi o tym, że ja ci składam ofertę za 1 000 000 i że chcę kupić twoje udziały, jeżeli ty się nie określisz, to ja ją kupuję, ale to twoje udziały kupuję za moją cenę, natomiast ty masz 3 dni na to, żeby jednocześnie odkupić za tą samą cenę moje udziały, czyli ja składając ci ofertę po niższej cenie, ryzykuję tym, że ty skorzystasz z kupna moich udziałów po cenie niższej, czyli składam ci ofertę kupna od ciebie, a jednocześnie wystawiam ci moje udziały na sprzedaż po tej samej cenie, czyli jestem gotowy sprzedać te udziały za kwotę X, oferując ci ich zakup, tak żeby na zasadzie takim, żeby nie było sporów. Bo często jest spór między wspólnikami, że jeden mówi, że jest wart tyle, drugi, że jest tyle, jeden jest bogatszy, drugi jest biedniejszy, jednemu trzeba pieniędzy i któryś to może to wykorzystywać. A tutaj mamy sytuację, w której ja kładę ci ofertę na stole, mój Maciej, nie dogadujemy się, nie możemy się dogadać, uchwały są niepodpisywane, spółka nie może funkcjonować i mówię, dobra, składam ci ofertę, jeżeli nie wykupisz mnie, to ja automatycznie z przymusu wykupuję ciebie. Dobre czy dobre? Okej, no więc teraz tak, bo to jest fajne, ale pytanie, skąd ty to wszystko wiesz? W sensie znam przedsiębiorców wielu i wielu z nich, którzy robią biznesy 20-30 lat, jak słyszą umowy, prawnicy, spółki, to zaraz palpitacja i że nie, to skomplikowane, trudne, straszne rzeczy. A ty w sumie robiąc biznes no nie 30 lat. Dopiero 10. Już bardzo dużo wiedzy na takie nawet case'y nietypowe, można by powiedzieć. Skąd, jak i co może zrobić nasz widz, żeby taką wiedzę też posiąść i żeby się tego nie bać? Ja dużo zainwestowałem w siebie, w edukację. Tak? Nie tyle, że tam w edukację formalną, tylko w edukację nieformalną. Jeździłem na mnóstwo szkoleń nieruchomościowych, czy też szkoleń miękkich, rozwojowych za granicę. I też jakby miałem też wspólników różnych, i którzy mieli gigantyczne doświadczenie. Wybudowali mnóstwo budynków, robili
nowe interesy. Ja będąc z nimi w spółkach różnego rodzaju, też wiele się nauczyłem, także mam doświadczenie takie właśnie z różnych biznesów, w których jestem. No i obecnie mam około ponad 20 parę spółek, w których jestem, tak jakby, tak? I bo uważam, że trzeba prowadzić biznes tak, że wszystkie jajka trzymać, każde jajko w innym koszyku i każdy dla mnie projekt, każdy inny biznes to jest inna spółka celowa. Dlatego mam to porozdzielane, żeby one wzajemnie, gdyby jedna miała, jedno jajeczko miało problem, to żeby nie, to jest tak, jak trochę z jabłkiem, który masz, zgnite jabłko masz w skrzynce, tak? Jeżeli jedno jest zgnite, to zaraża resztę, tak? Więc mam to porozdzielane. Wiadomo, że biznesy idą mi świetnie, natomiast to jest życie, tak? No ryzyko jest taki, życie jest ryzykiem w ogóle. I, więc jakby ja bym zainwestował w to, żeby spotykać, networkować ludzi fajnych, robić z nimi różne projekty, na zasadach takich, takich partnerskich, na zasadzie takim, że no może jakieś spółki też, ale już kogoś znacie, dobrze, ja nie wchodzę w spółki z ludźmi, których nie znam od jakiegoś dłuższego czasu, bo wiadomo, że pierwsze spotkanie, drugie, trzecie, piąte to fajne relacje, ale musisz kogoś trochę bardziej poznać, żeby wejść z nim w spółkę, którą łatwo się otwiera, a później ciężko się zamyka, prawda? Dlatego tak do tego podchodzę. Lepiej zrobić jeden, drugi, trzeci, czwarty deal na próbę, czyli jest wam po drodze. Jakiś, tak na przykład nie wszedłem z takim dużym ukraińskim inwestorem w spółkę, mieliśmy budować osiedle i tak sobie pomyślałem, dobra, on był dużo starszy ode mnie, taki powiedziałbym, że no, bardzo, bardzo zamożny człowiek z Ukrainy, też deweloper. Mieliśmy robić tutaj wspólne interesy, ale pomyślałem sobie, dobra, zróbmy parę deali na próbę. Kupmy kilka nieruchomości, obróćmy trochę pieniędzmi i zobaczymy. No i się okazało, że wszystko tam poszło dobrze, poszło zgodnie z planem, natomiast nasza mentalność była inna, oczekiwania były inne. I to jest tak trochę, że jakby się zbyt szybko oświadczył, tak? Po prostu. Więc warto po prostu trochę pochodzić i się sprawdzić, później żeby oszczędzić sobie i drugiej stronie ewentualnie jakiegoś rozczarowania. Fajnie, no to a propos tej jeszcze dywersyfikacji tych jajeczek, oby nasze były zawsze sprawne, ale czy ty jesteś za taką dywersyfikacją, jak często ludzie mówią, żeby tu nieruchomości, tu złoto, tu akcje, tu to? Tak. Czy bardziej w taką stronę, jak wydaje mi się przynajmniej Warren Buffett mówi, że dywersyfikacja, ale w sensie ja jestem specem od akcji, to siedzę tylko w akcjach, ale tam dywersyfikuję, czyli to takie rynki, inne rynki, tak zabezpieczam, ale dywersyfikacja wewnątrz mojej specjalizacji. W którą stronę to by się spadło? I tak, i z jednej strony tak, i z drugiej strony też tak. Czyli z jednej strony ja obracam się w nieruchomościach, jakby to jest moja eksperckość i jakby większość pieniędzy, które mam, całego majątku mam ulokowanego w nieruchomościach. Czy to tu, czy tam. Nawet to są większość nieruchomości i też pomnażam majątek na nieruchomościach. Czyli to jest mój biznes, ale też nie moje lokowanie. To jest, uważam, że jakby to jest jeden z bezpieczniejszych sposobów, żeby ulokować kapitał. Poza tym też lokuję pieniądze w złocie, czyli nie inwestuję w złoto, nie spekuluję na złocie, lokuję w twardy kruszec fizyczny, lokuję pieniądze i jak pamiętam, wjechała korona, to byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że od lat kupowałem złoto w funcjowych monetach, bo one nagle wyskoczyło do góry i nagle, no, miałem tego więcej, ale to jest bardziej lokowanie kapitału, który nazwijmy to na te gorsze czasy, które może kiedyś nadejdą. Tak więc jakby ja lokuję pieniądze w złocie, natomiast jeżeli chodzi o akcje, nie znam się na akcjach. Nie znam się na giełdzie i jakby to nie jest moja eksperckość i to, na czym się nie znam, można łatwo utopić, więc wiem, że akcje spółki mogą spaść dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień, no o połowę albo więcej tak naprawdę, tak? Czy prawie, że dojechać do zera, tak? Czyli ja nie inwestuję pieniędzy w coś, na co nie mam wpływu. Na nieruchomości mam wpływ, bo to ja decyduję o tym, czy ją wyburzyć, czy ją wyremontować, czy podnieść jej wartość, czy ją wynająć. Ja decyduję, tak? Na tyle, ile mogę decydować, to ja decyduję. Natomiast nad akcjami spółki, czy nie jestem w zarządzie tej spółki, nie pracuję w niej, nie mam wpływu totalnie, czy ona idzie dobrze, czy źle. Jestem zależny od innych. Tylko mogę domyślać się, spekulować i jakby. Więc jakby ja nie kupuję akcji spółek, bo się na tym nie znam, nie mogę się dać na wszystkim, więc siedzę w tych nieruchomościach i też jakby uważam, że trzeba kupować w różnych miastach nieruchomości, nie tylko w swoim jednym, ale też i nie tylko w swoim kraju, tak? Bo jeżeli masz już większy kapitał powyżej tam 10 milionów, to uważam, że powinno się już zaczynać go lokować za granicą. Mhm. Częściowo, tak żeby w razie, no, gdyby coś się wydarzyło, no przecież żyjemy w wolnej Polsce już aż no, 30 lat, ale tak naprawdę tylko 30 z perspektywy naszych dziadów.
Tak. Dokładnie, więc to jest fajne. Nie chcę cię męczyć deweloperką, ponieważ to jest w ogóle też, wydaje mi się, niszowy temat, więc na pewno... Ale myślę, że wiele osób, które tu cię ogląda, myśli o tym, machi swój biznes i być może myśli, żeby może nie bawić się we flipy, bo zbyt dużo zarabiają dzisiaj, ale na przykład popracować na jakąś działku dodatkowo, kupić działkę i zacząć jakiś projekt deweloperski swój, tak? Zacząć od mały, tak? Od pomału. Ja na przykład uważam, że na początku warto zacząć od działki, która kosztuje paręset tysięcy, nie wiem, 400, 500, 600 tysięcy i wybudować jakieś takie proste szeregów, czy proste bliźniaki, czworaki, bo na tym to można prosto wybudować, nie komplikować sobie sprawy, jakieś takie windy, przeciwpożarowe rzeczy, które są przy blokach czy komercji, które są proste do wybudowania, jak proste jak zwykły dom rodzinny, a mogą dać zarobić też duże pieniądze. Mhm. No więc przy tej okazji ci chciałem zapytać o to, czy odroczona gratyfikacja, którą mam wrażenie masz opanowaną do perfekcji, czy to jest rzecz, z którą się urodziłeś, czy wypracowałeś? A jak wypracowałeś, to jak? Mhm. Bo choćby, żeby robić deweloperkę, no nie? To jest inwestuję, walczę, dbam i dopiero za na przykład 2 lata tak, zaczynają się pieniądze. Tak, dokładnie tak to uważam, że to jest dla kogoś, kto ma dzisiaj źródło dochodu, a nie chce żyć z tego. Bo z tego się żyje dopiero wtedy, kiedy się to robi od lat. Natomiast warto żyć, mieć swój biznes, swoją pracę i deweloperkę dzisiaj zaczynając trzeba mieć finansowanie na swoje potrzeby. Bo to daje pieniądze, duży kupon odciniesz, ale na samym końcu. I skąd ja wziąłem ten model? No ja ten model finansowania wziąłem jakby z flipów, jakby zaciągnąłem, tak? Bo tak samo odraczałem płatność, tak samo finansowałem się zewnętrznie i tak dalej. Zaczynałem jakby bez swojego kapitału i go zbudowałem. I tak samo wiedziałem sobie, te modele działają na kawalerkach za 100 tysięcy, ale tak samo robią fundusze inwestycyjne za 100 milionów, identycznie. Te same modele. Miałem takiego człowieka kiedyś na warsztatach, który przyjechał do mnie i za ostatnie pieniądze kupił te warsztaty i jak się po roku dowiedziałem, zostało mu w kieszeni 5 tysięcy. I ja jakbym o tym wiedział, to nie wiem, czy bym mu tak jakby rekomendował, żeby tak ryzykował, bo to jest jakieś ryzyko życiowego podjęte. Natomiast spotkałem go po roku w Krakowie na imprezie i na takiej zjazdzie absolwentów i on mówi, że zrobił chyba 10 flipów po roku i zarobił kapitał około 200 tysięcy w ciągu roku. Dzięki tym modelom właśnie, takim bez pieniędzy. Bo uwierzył w to, że się da robić bez pieniędzy. Mhm. Znalazł inwestorów, znalazł okazję bez pieniędzy, które można było kupić. Zrobił 10 flipów czy 9 i już po roku miał swój pierwszy kapitał na swoje pierwsze nieruchomości. Mhm. I no, to naprawdę taki bardzo fajny przykład. Będę chciał też z nim coś tam nagrać, bo no, to pokazuje, że no, taka wiara w to, że się da, ciężka praca może zdeterminować właśnie sukces, zaczynając od zera. W temacie, no właśnie, w tym temacie deweloperskim, no to jest myślę idealny temat, żeby zadać ci to pytanie o higienę psychiczną, bo ty jesteś wesoły chłopak, jeździsz sobie w błękitnym Porsche i cieszysz się życiem, a myślę, że wiele osób, które gdzieś tam kminiły, czy by deweloperki nie robić, no to widzą te różne problemy, które za tym stoją. Zresztą nawet jak się tego słucha, to tak beztrosko opowiadasz, ale tak jakby ktoś sobie tak praktycznie teraz to przełożył, że dobra, jak ja bym teraz był w 20 spółkach, miał stawiać osiedle, a tu właśnie takie przyłącze, takie, na niektóre się czeka 1,5 roku, a trzeba sprawdzić, czy grunt odpowiednio nośny, a czy nie za bardzo wilgotny, a to, a potem problem, a tu się dogadać, a tam nie wiadomo, a jeszcze wszyscy, jeszcze internauci wieszczą kryzys po drodze i to może nie wyjść, a tu kredyt, a tu inwestor. Jak przy tym wszystkim, przy tych wyzwaniach, bo to jest fajne, bo to gadamy o deweloperce, ale tak naprawdę każdy inny przedsiębiorca, który chce zwiększać swoją skalę, będzie musiał o to też zadbać. Jak przy tym wszystkim nie zwariować i nie stwierdzić, kurczę, może jednak hostel w Bieszczadach wystarczy. No właśnie, masz hostel zresztą tak, też. Mam hostel, mam taki budynek, gdzie mam tam 40 lokali na wynajem, także sam go wybudowałem i słuchajcie, ja uważam, że trzeba małą łyżką. Trochę się też nauczyłem, że też kiedyś brałem mnóstwo rzeczy na raz i mam tylko jedną dobę i tego nie ogarnę sam, czy nawet zespołem, który mam. Małą łyżką, czyli podsumujmy, 200 flipów w 10 lat, tu jakieś 4 osiedla widzę, fajne takie. Tak. Może inaczej. 3 książki. Okay. Tak. Łyżeczka taka była. Nie no, ja te rzeczy osiągnąłem między innymi dlatego, że jakby potrafię delegować, optymalizować rzeczy, jakby sam nie działam. Mam współpracuję ze mną na stałe około 20 osób w różnych konfiguracjach, nie tylko u mnie w Lublinie. Mam i wspólników, i mam też pracowników, którzy no, razem ze mną ten biznes robią i ja bez nich bym nie był w stanie robić nic tak naprawdę poza swoimi rękoma, więc trzeba delegować obowiązki, żeby móc skalować dalej, więc
trzeba oddawać obowiązki, kompetencje, ale jakby ja doszedłem do tego, że lepiej brać się za rzeczy, które jesteś w stanie udźwignąć, czyli jeżeli nawet jakiś problem będzie na deweloperce, typu nie przewidzisz czegoś, tak, bo nie sprawdzisz czegoś, bo nie wiedziałeś, bo to, bo tamto, to uważam, że trzeba mieć po prostu na tyle mocne finansowanie, żeby to przetrzymać, czyli mieć plan B, plan C, co jeżeli nie wyjdzie, to nie na takiej zasadzie, że wszystko na jedną kartę ma wyjść i tyle, bo jak nie wyjdzie, to leżysz, to lepiej się w ogóle za to nie brać. Trzeba mieć plan B, plan C i niezależnie od tego, który plan się zrealizuje, ty zawsze masz w tym planie wygrywać. Jeżeli nie potrafisz znaleźć planu, w którym zawsze, jak się nawet coś zesra, wygrywać, to nie wchodź do tej gry po prostu. Czyli kupując działkę, chcąc to być deweloperkę, nie mając żadnych pieniędzy, przynajmniej miej dogadanego jakiegoś inwestora, który w razie czego wejdzie z pieniędzmi, nawet drogimi pieniędzmi, ale wejdzie, ci pomoże, poratuje i ty uratujesz część swojego zysku, tak? A nie na takiej zasadzie, że wszystko albo nic. Mhm. Nie, dlatego że to nie jest hazard, to ma być przemyślana strategia, która da ci zarobić w każdej możliwej sytuacji. I ja mam takie zasady, takie powiedzenia, że zarabiam dużo albo bardzo dużo. Dużo zarabiam wtedy, kiedy... Wszystko się wali. Nie, wtedy, kiedy jest flip i na ten zarabiam 30 tysięcy, a bardzo dużo, kiedy jest normalnie, kiedy jest jakby standardowo 45-50. Mhm. Tak? To jest bardzo dużo. I jakby tak samo w deweloperce, jeżeli nie wchodzę w coś, że wiem, że kupując działkę od razu na niej nie zarobiłem i nieważne na jakim etapie sprzedam projekt, czy na etapie pozwolenie na budowę, czy etapie wybudowanego projektu, czy gotowego, zawsze na tym mam zarobić. W innym wypadku po prostu się nie biorę i nie robię rzeczy, które są większe ode mnie. Kiedyś miałem ambicje, żeby być wielkim deweloperem, budować wielkie osiedla, wieżowce i tak dalej. A teraz już wiem, że w życiu to nie jest najważniejsze i im większy mam ten biznes nieruchomościowy, tym więcej trochę stresu się z tym wiąże. I trochę jakby dojrzałem do tego, że no jednak to nie jest najważniejsze, żeby operować setkami milionów złotych, bo jakby mój standard życia by się nie podniesie wtedy, a się nawet obniży, bo być może się będę bardziej stresował, będę bardziej zaganiany, bo będę jakby te pieniądze trochę, ta odpowiedzialność trochę może zniewolić ciebie też, tak? Że musisz tego pilnować, bo jeżeli tego nie pilnujesz, to może każda mała pomyłka to jest duża strata. Dlatego róbcie takie rzeczy, które są nie większe niż wy, czyli które was, nie wiem, nie patrzcie od razu za dziesiątki milionów złotych, tylko zrobić coś za nawet mały projekt czteromieszkaniowy za gdzie działka kosztuje parę tysięcy, wziąć na to kredyt, jakby nieduży kredyt rzędu 1-2 miliony złotych, tak jakby po malutku zaczynać, że w razie gdyby coś... Trochę mi przypomina, jak Donald Trump powiedział, że ja miałem ciężko w życiu, bo startowałem po prostu z zerem, no takim $1 000 000 od ojca dostałem na start, ale to nic takiego. Tak, natomiast wiadomo, że jak ktoś dzisiaj pracuje na etacie za 7 krajowo, to te kwoty są duże, prawda? Natomiast jeżeli ktoś ma dzisiaj biznes i chce robić deweloperkę, to już to jest trochę inny kontekst i niech zacznie od małego projektu i później się uda dobrze zrobić, dlatego rób kolejny i kolejny. I tutaj ja sobie uświadomiłem, że ja mam dopiero 33 lata i jeszcze przede mną ileś lat życia. Ja nie muszę tak intensywnie pracować i tak dużo i tak wiele mi się udało osiągnąć, więc ja nie potrzebuję takiego tempa już mieć tak naprawdę, bo już mogę teraz zwolnić trochę to tempo, tak? I tak, takie mam przemyślenia, można powiedzieć, dojrzałem do tego, że już aż tak bardzo się nie opłaca jakby zażynać siebie w biznesie i teraz trochę spokojnie podchodzę. Mhm. Fajnie, bo to jest w ogóle, to Sun Tzu w Sztuce Wojny pisał w ogóle o tym, żeby podchodzić do bitwy tylko wtedy, jak można ją wygrać, więc widzę, że podobna filozofia. No i co? No i przypominam o konkursie. Napiszcie w komentarzu 3 powody, dlaczego waszym zdaniem nieruchomości to jest sprytna inwestycja. Może wymyślicie coś, czego tu nie poruszyliśmy, albo na co nie wpadliśmy, kto wie. I wtedy skontaktujemy się z wami i powiemy, jak odebrać bonusowe 3-godzinne szkolenie Daniela. To nas wszystko przenosi do ostatniego pytania charakterystycznego dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swojej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia. To było, myślę, że jakiś audiobook. Kupiłem kilka audiobooków ostatnio o inwestowaniu, o rozwoju osobistym, więc powiedziałbym, że ogólnie najwięcej wniosło w ostatnim miesiącu właśnie to, no bo za 100 zł nie kupisz zbyt wiele rzeczy. Jak ja bym miał rekomendować, co kupić, to właśnie to jest to. To jest książka, bo tam możesz mieć sporo wiedzy. Nie chcę teraz swoich książek zachwalać, natomiast kupujcie to, co was ewidentnie rozwinie, bo w książce może być taka jedna rzecz, taka jedna iskra, która otworzy naprawdę wasze klapki w głowie
i powiem wam, że faktycznie można robić rzeczy, które wam się wcześniej nie wydawały, tak? Ja wiele inspiracji z różnych książek wziąłem od różnych osób, ale też jest z YouTube'a, także na szczęście YouTube jest bezpłatny i tam jest dużo inspiracji, też Maciek zaprasza świetnych gości i tam jest mnóstwo wiedzy, więc jeżeli ja miałem zarekomendować inwestycje, to jest właśnie w edukację, w książki, w taki content. Mhm. Słyszałem, że nawet jest program konkurencyjny, gdzie facet jedzie autem i gada z biznesmenem. Tak, jest taki konkurencyjny, tak, jest, ale wydaje mi się, że jakby jest trochę taki bardziej do przodu, bo widzowie, znaczy widzowie, jego goście siedzą z przodu. Także, także tak. Dla tych, którzy nie skobali aluzji, Daniel też prowadzi program Business Rider, w którym tak. również się gada o biznesie, dokładnie. Więc też zapraszam. No ale a propos zachwalania książek, to w ramach też podziękowania mam dla ciebie swoją. No bo widać, że jeszcze tam w życiu się dopiero rozkręcasz. Widać, że jeszcze się tak możesz nauczyć. No, także żeby to jakoś się w końcu zaczęło działać. Okej, okay, super. To Nawyki 2.0, książka o tym, jak zmieniać swoje życie bez silnej woli. Okej, okay, super, dzięki. Także dzięki bardzo. I jeszcze jeden prezent mam. Okay. Dzisiaj nietypowa rejestracja eksperta, ponieważ tam ma muchy, ale za chwilę to naprawimy. Trzeba odrobaczyć teraz. Odrobaczyć się trzeba. Ale dlaczego ma muchy? Ponieważ wcześniej, przed włączeniem kamer i rozpoczęciem wywiadu, robiliśmy sobie zdjęcia na Instagramy, Facebooki, gdzie możecie zresztą znaleźć na Facebooku i Daniela, i naszym te rzeczy, te zdjęcia. No i zostawiliśmy tą rejestrację, więc okazało się, że cały wywiad jechaliśmy na rejestrację. Tak, ekspert. Tak, wjechaliśmy aż do Niemiec za nich. Dokładnie. Ale nie ma na to żadnych dowodów, także poza tymi muchami, ale to o niczym nie świadczy, więc żadnych mandatów proszę nam nie wysyłać. W każdym razie zdjęliśmy w tak zwanym międzyczasie. Zaraz to doprowadzimy do porządku, ale już wstępnie... Nie biorę brudnej, no. No dobra, to zaraz ci wręczę. Wiesz, szkoda. Ciekawe, jak do pana mery, czy wejdą. Mnie ciekawi, czy Janusz Korwin-Mikke z taką rejestracją jeździ, bo, bo zawsze on lubi muchy. Okay. Ale dobra. Także dzięki bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że wam się podobało, że bo nie ma wątpliwości, że wyłuskaliśmy tu bardzo dużo konkretów, także zamiast inspiracji daliśmy konkretne strategie do zastosowania. Także fajnie, że nie miałeś problemu z... Widać, że to robisz od dawna i nie miałeś problemu z tym, żeby dać konkretne rzeczy, które naprawdę ktoś, kto chce flipować albo podstawy jakiejś deweloperki chciał liznąć, no to to ma. Więc dzięki ci jeszcze super. Raz bardzo. Dzięki. Jeżeli ktoś z was chciałby się dowiedzieć więcej rzeczy o nieruchomościach, to też zapraszam na swój kanał na YouTubie, gdzie też się dzielę wiedzą. Także zapraszam. Jak piszecie Daniel Siwiec, to znajdziecie bez problemu. Tak. Także super. Dzięki bardzo. Dzięki. Powodzenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Skomentujcie, zalajkujcie. Dajcie znać w komentarzu, jakie tematy byście chcieli rozwijać. Dokładnie. Także super. Miłego dnia, wszystkiego dobrego, owocnych inwestycji. Cześć.